Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Szkoda, że tego nie widzicie, bo Koko usiadła na kanapę i patrzy na mnie i sądzi, że ja mówię do niej, a nie do was, i przekrzywia głowę, jakby pokazując, że ona mnie słucha i rozumie, co ja do niej mówię. Ja wiem, że stałam się ostatnio monotematyczna, że stale mówię o swoich warmińskich deseczkach, o swojej pracy, ale to jest taki czas, że akurat moja praca zawładnęła całym moim życiem i zamówień jest bardzo dużo, więc trudno wymyślać tutaj jakiś inny, ciekawy temat, skoro wszystko kręci się akurat wkoło mojej pracy i moich deseczek. I przy okazji bardzo dziękuję, bo nie kręciłoby się, gdyby nie wy. To jest rzeczą naturalną, dlatego bardzo dziękuję pani Katarzyny z Mizerowa, Małgosi z Warszawy, Jadwidze z Pokoju i Joannie z Opalenicy. Gdyby nie wy, to bym nawet nie wiedziała, że są tamkie miejscowości. No oczywiście oprócz Warszawy. Przyznaję się do swojej niewiedzy geograficznej, że zupełnie nie wiem, gdzie mieszkają. Są te miejscowości, nie mieszkają. Co ja opowiadam z samego rana. Słuchajcie, wstałam dzisiaj o 4:00. Mimi! Wstałam dzisiaj o 4:00 i tak przemęczyłam się w łóżku do 4:30. No i weszła do kartonu. Mimi! Widocznie chce do którejś z was pojechać. Jeszcze nie wiem do której, ale jeżeli otworzycie karton, a tam po prostu będzie Mimi, no muszę wam to pokazać. Mimi, czy ty chcesz jechać? Czy ty wchodzisz do kartonu? To dopiero by było zaskoczenie, zamiast deseczki byłaby Mimi zapakowana. Mimi? Do kogo ty chcesz jechać, Mimi? Nie, Mimi ma kartonik i Mimi teraz jest zajęta. No muszę wziąć drugi kartonik, no muszę jej ten kartonik podarować. No przecież kotu nie będę zabierać takiej rzeczy. Te trzy prace, które widzieliście, jak pakuję, pojadą do pani Jadwigi. Także pani Jadwigo, dostaje pani 3 deski, tak jak pani zamówiła. Oczywiście Mimi nie będzie w kartonie, spokojnie. Mimi zostaje u nas, także żarcik taki oczywiście, żarcik kochany. I kolejną pracę pakujemy. Tym razem to są wróbelki. Ta praca pojedzie do Warszawy. Gdybyście były ciekawe, co sprawia mi największą frajdę w całej mojej pracy, to będzie tworzenie. To mi sprawia największą przyjemność. Dołożę takie zabezpieczenie, żeby nic się nie stało tej deseczce. No i oczywiście faktura. Powiem wam tak naprawdę szczerze, że kiedy ją widzę, a drukuje ją Wojtek, uświadamiam sobie wtedy dopiero, ile oddajemy do naszego państwa. Myślę sobie, że ci, którzy nie wystawiali nigdy faktury, sobie nie zdają z tego sprawy, bo tylko widzą jakby cenę, która zawsze albo w większości wydaje się ludziom za wysoka. Więc chciałam wam powiedzieć, że jeżeli taka deseczka z wróbelkami kosztuje u mnie w sklepiku 110 zł, to ja od tej kwoty odprowadzam do naszego państwa 2 podatki. Najpierw VAT, to jest, i VAT-u zapłacę od tej deseczki 20 zł, 57 groszy. Potem jeszcze muszę odprowadzić podatek, jeszcze muszę zapłacić ZUS, kupić preparaty. No w summa summarum z tej deseczki zostaje mi za moją pracę 25 zł. Więc to tak tylko dla tych osób, którzy widzą tylko cenę wyjściową. No dobrze, kochani, pakuję dalej. Kochane dziewczyny i kochani chłopacy, jadę z paczkami, z te, które zapakowałam. Oczywiście w żadnej z tych paczek nie ma Mimi. Mimi została w kartoniku, który sobie wybrała, a niech jej tam. Jadę teraz na pocztę, żeby zamknąć klamrę zdarzeń. Zamówione, spakowane i wysłane. Ale tak dochodzę do wniosku, że dziewczyny, nie bierzcie ze mnie przykładu, nie wstajcie, Boże, no, nie wstajcie, kochany, o, telefonik się przykrzywił, dobra, to jeszcze raz, kochane dziewczyny i kochani chłopacy, nie wstawajcie o 4 rano, bo potem o 10 człowiek po prostu jest jakiś taki lekko zmulony i zamulony. No nie wiem, czy dzisiaj jakaś była pełnia, ale po prostu 4 rano i ja byłam już po prostu na nogach. Wiem, niepotrzebnie daję kierunkowskaz tutaj, ale dobra, jeszcze tylko poczta i paczkomat i jeszcze zakupy, bo lodówka świeci pustkami. Nie lubię robić zakupów, po prostu to jest jedna z gorszych czynności, ale no niestety trzeba je robić, nie ma innego wyjścia. Dobra, czy ja chciałabym jeszcze wam coś powiedzieć? Nie wiem, kochane dziewczyny, u nas na Warmii robi się przepiękna pogoda. Od naszej znajomej, która pracuje w telewizji Kopernik, dostaliśmy krótki filmik dotyczący Warmii. Muszę się zapytać Ewy, czy ja mogę go u ciebie upublikować, bo chciałam wam pokazać, jak piękna jest Warmia. I tak właśnie oglądając go razem z Wojtkiem, pomyślałam sobie, że w przyszłym roku, widzicie, już planuję, że w przyszłym roku właśnie te miejsca chciałabym zwiedzić. Znaczy część oczywiście w części, jak w Lidzbarku, do którego mamy rzut beretem, to byliśmy, ale w wielu miejscach wymienianych w tych filmikach nie byliśmy i jestem ich bardzo ciekawa. Także my mamy już plany na przyszły rok, żeby zobaczyć te miejsca. Dobra. To zobaczcie jeszcze, jakie u nas są jeszcze piękne drzewa. Kocham jesień. I to jest zadziwiające, bo bardzo lubię przystawać i patrzeć na spadające liście. Uwielbiam ten magiczny moment, taką chwileczkę tylko, taką sekundę, gdzie właśnie trzeba się zatrzymać i zauważyć, jak one spadają, tak delikatnie wirują, falują, robią fikołki w zależności od wiatru. Akurat teraz żadne nie spadają, a nie lubię, by... O, nie wiem, czy to się nagra, a nie lubię bezlistnych drzew. Tak, spadające liście uwielbiam, ale bezlistnych drzew nie lubię. Zobaczcie, jakie to są piękne kolory. Dobrze, jadę, kochani, dalej. Myślę sobie, że na dzisiaj już koniec, że jak wrócę, to pójdę trochę do ogrodu, bo taka jest ochota. I już chyba nie będę nic nagrywała, nie będę łapać chwil. Także, kochani, dziękuję wam za uwagę. Dziękuję, że jesteście ze mną. Pamiętamy o tym, że życie jest, dawno tego nie mówiłyśmy, że życie jest piękne, aczkolwiek czasami potrafi zaboleć. Ale też pamiętajmy, powtarzam to któryś raz z kolei, że wszystko mija. No niestety to dobre też mija, ale wtedy wiemy, że skoro dobro mija, to i zło kiedyś musi minąć. A więc nacieszmy się jeszcze tymi drzewami. Dopóki jeszcze są liście. Gdyby było ładnie, namówiłabym może Wojtka w Lidzbarku Warmińskim. Jest taki drewniana cerkiew, która bardzo mnie mocno intryguje, w której nie byłam i chętnie bym ją oglądnęła i zobaczyła. Nie wiem, może namówię Wojtka, żebyśmy się wybrali. Do Lidzbarka. Bo przecież można powiedzieć, że Lidzbark mamy rzut beretem od nas. Trzymajcie się, kochane dziewczyny. Do następnego razu, który nie wiem kiedy nastąpi. Jak będzie ochota, będzie czas, to nastąpi. Pa, pa!